taki mały przystaneczek przed naszym kolejnym wyjazdem. Na stanowisku numer 3 jeszcze nie łowiliśmy. Chłopaki rozkładają namiot. No, a Damian oczywiście, bo pada deszcz. Przestało padać. O dziwo, idziemy, bo były piki. Oj, śniadanko. To jest stanowisko numer 2. Przyszedł czas na ten zestaw, który tak mi wcześniej kupił. Przyjechał jedzonko, Milan ma burgerka. Ostatni zestaw przed nocką. Jest! Jest pół do 12. No i co, kochani, nadszedł czas na zakończenie tego odcinka. Jak widzicie, w takim średnim stylu, bo jakaś ryba się pojawiła, natomiast... Siema, witajcie! Słuchajcie, taki mały przystaneczek przed naszym kolejnym wyjazdem. Zobaczcie, całą załogą tutaj jesteśmy, Daniel i Milanos. Jedziemy na cały weekend na łowisko Bobry. Na łowisko Bobry. Słuchajcie, ale musimy powietrze napompować i u niego, i u mnie, więc jedziemy na kolejną stację, bo coś tutaj kompresor nie działa. Więc zaczynamy naszą kolejną przygodę. Startujemy. Trzymajcie się. 2 minuty, ale wciąż taka trasa. No, jeszcze 2 minutki nam zostało i dojeżdżamy do celu. Zaparkowaliśmy, Daniel teraz nawraca. Pięknie, co? Słuchajcie, mamy naprawdę fajną pogodę. Tu jest zejście. Na stanowisku numer 3 jeszcze nie łowiliśmy. Jest to dość duże stanowisko, więc będziemy mieli tutaj troszeczkę miejsca do obowienia. No i jest głęboko, jest głęboko. Prawa strona, środek, więc zaraz pomieszamy sobie kije, ustalimy coś i będziemy działać. Daniel ma pod drzewkiem. A my tu, o, zebraliśmy trochę gałęzi. Chodź, misiu. Siema. Jak tam, podoba ci się? Idź sobie zobacz wodę. To jest nasze stanowisko numer 3. Trochę mamy miejsca do obowienia. Chłopaki rozkładają namiot, Daniel wbija śledzie, Milanek dobija, a ja tutaj ten cały nasz majdan ogarniam. Wiadereczka, jak już widzicie, jest, są, łódki są, tak, stacja dowodzenia Daniela. Dwa, trzy przy wodzie, fajnie. Stanowisko wam wszystko potem pokażemy, omówimy dokładnie co i jak. Natomiast my się rozkładamy i tyle. Coco banana z cream seedem, ale słuchajcie, mamy tą mieszankę, którą mieliśmy przygotowaną już w styczniu. Jak pamiętacie, jak jeździliśmy z Danielem nad wodę gdzieś byliśmy. Tą mieszankę wykorzystam i tak naprawdę z tego zrobimy stick mix do tego, żeby dawać do PVA, bo będę dawał do PVA. Kruszone kulki, pelet, kulki coco banana. Zobaczcie, one fajnie się kruszą. No i są słodkie, więc to jest fajne. W tym jest stick mix, cream seed, ale do tego wszystkiego powiem wam tak. Dodam orzeszków tygrysi. Masz, wziąłeś? Mamy, tak, orzeszek tygrysi. O, fajny orzech. Ten orzech jest super. Orzech od Match Bitesa, słuchajcie, Tiger Nut w syropie i on do tej mieszanki z tym, to jest po prostu perfekto. O, tyle wystarczy, myślę, tego orzeszka. Macie 2-kilogramowe opakowanie, natomiast starczy wam naprawdę na dużo, dużo. I do tego wszystkiego mamy cream seed liquid, natomiast tym będę, bo to jest bardzo mocno intensywne, kuleczka będzie dopalona, a tym zalewamy. A tym zalewamy nasz sosik. Będzie słodko. Będzie ma być słodko. Jak tutaj byliśmy ostatni raz na jedynce z Milanem, to dzięki temu, że właśnie zrobiliśmy taki miks mniej więcej jak teraz, mieliśmy rybę. I gdzieś tam wtedy bardzo wierzyłem w tego kija. Oj kurczę, pojechało. I to naprawdę ładnie pojechało. Śmiałka jasy. Naprawdę super. Da, szybkie mieszanie i po sprawie, nie? No i tak wygląda cała mieszanka. Jezu, jak to pachnie fajnie. No zapach jest obłędny i słuchajcie, naprawdę, i te kulki, i do łódeczki jeszcze tak myślę, że dosłownie, no nie wiem, żeby nie przesadzić, garstkę kulek oprócz tego i nic więcej nie będziemy tutaj kombinować. Co tutaj masz? Stara mieszanka, tak samo jak i tam, czyli tutaj był, Boże, Biomarin i od The Great Crazy Hemp. Zresztą widać, nie? No tak, widać. No, ale teraz wiadomo, mamy lato, to było na ten taki zimowy okres, jak my jeździliśmy, czyli... Na grubo pelecik. Pelecik to jest chyba 6 mm. Cyk jedno. Drugie. Do tego mamy kuleczki. Biomarinka. Tak, ale słuchajcie, tutaj trochę skraszuję. 18. 18, tak. Ale taki gruby crash. Naprawdę mięciutkie są, więc one bez żadnego problemu zobaczcie, co się dzieje.
Jak oglądaliście nie jeden film, to wiecie, że ja bardzo często na lato robiłem taką mieszankę, czyli pellet de Greita. To jest neutralny pellet, więc on płonie zapachy. I do tego dodawałem właśnie kuleczki, które są faktycznie zmielone. A później po prostu rozbijam, żeby były większe frakcje. I tu będzie taki zestaw, to wszystko zalejemy. Zalejemy to tym razem, w tym wypadku akurat liquidem. Nie syropem, syrop jest słodki, a na słodko tam będziemy łowić, więc będę chciał tym liquidem takim bardzo mocno, intensywnie śmierdzącym zapachem przyciągnąć tą rybę. Myślę, że do tego zestawu w ogóle dołożę trochę kukurydzy od de Greita. Aha, bo masz kukurydzę. Tak, Marcin ma fajną tą kukurydzę już gotowaną, przygotowaną w takich opakowaniach, a tutaj jest dużo amura. Może przy tym śmierdzącym, czemu nie? Przecież amur nieraz... Przełamiesz go jak tak, ale na gajdowym amur nam głównie brał na śmierdzące. Tutaj pod wyspą. To jest film z tego i faktycznie tylko i wyłącznie praktycznie. Ale nie ma nic powiedzianego, że na słodko zawsze moje biorą przecież, nie? Oczywiście, że tak. Dobra, to co? Walczymy, ty przygotowujesz? Tak, ja przygotowuję i zaraz wam na finalnie pokażę. Ja swoje też przygotowywuję już. Wędki zaraz naszykujemy, rozstawiamy i jak będziemy już przygotowani, to się zobaczymy i pokażemy wam co i jak, nie? No i się rozpadało. Zobaczcie, musieliśmy wszystko ogarnąć. Ja właśnie sygnalizatory muszę sparować. Dlaczego, to wam później powiem. Daniel też chowa co nieco do auta. Parasol rozłożyliśmy ponownie. No i szykujemy się. Przejdzie ten deszcz, mam nadzieję, jak najszybciej i będziemy wywozić zestawy. Jak nie, to będziemy wywozić i będziemy cali moksi. Po prostu. Jest lato, 20 kilka stopni. Nie, no jest ciepło. Jest ciepło. Dowiedziałem się z Kamilą, rozmawiałem z Kamilą, że po ławie jest ogromna burza, nie? Więc to może przejść tu. A my mamy do ławy ile? 40-50 km. Dobra, idę sygnalizatory parować z telefonem, a ty idziesz do mnie tam do namiotu też, nie? No, a Damian oczywiście, bo pada deszcz, więc poszedł sobie instalować sygnalizatory, nie? Zobaczcie. Kochamy taką pogodę. To jest nasza pogoda, pogoda na konia. Masakra po prostu. No, już jest cały mokry. Słuchajcie, w tamtym roku miałem taką sytuację, jak z Milanem przyjechaliśmy nad wodę. Ademak. Pamiętasz film z Ademaka? No, cały czas lało. Cały czas. No to, dobra, sygnalizator teraz z Milana, centralka, bo on ma swoje. No, ja mam wędki mam postawione. Masakra. Tu mam cały sprzęcior. W fajnym miejscu się rozbiłem, bo pod drzewem. Także tu praktycznie nie pada. Tam widać, jak z parasola kapie. No. My lubimy taką pogodę. Miejmy nadzieję, że zaraz przestanie padać i będziemy coś wywozić. Patrzcie, co się dzieje. A, słuchajcie, Sprite'a się napijemy teraz. Jakby nie patrzeć, ale no, jesteśmy moksi, ale zobaczcie, no rozpadało się, mega się rozpadało. Ja zaraz sygnalizator jeszcze Milana chcę tam zainstalować i na razie go wyłączę. O, dobra. Wyłączyłem go całkowicie teraz. O, jest masakra. Powiem wam, o, no błyska się ładnie. Zestawów na razie nie wywieziemy. Ja tutaj, zobaczcie, orzeszek tygrysi z kulką zadipowaną. Jeden zestaw, drugi zestaw robię sam cream seed i tutaj do tego koko banana będzie szło. A ostatni to będzie Biomarine Wafters z pineską od TCT and Batterik. Zobaczymy, taki z białym połączony. Zobaczymy, co z tego będzie. Mega śmierdzący. Może coś innego odznaczającego się w wodzie. Fruit fish mix. Zobaczymy, co to jest. To niby ready pellet. Szybki pellet. On jest taki lekko wilgotny, widać? Tak. Znaczy różne kolory są. Kurde, z tymi komarami. Komary po. Na razie to sobie posiedzimy. No, na razie nie wywozimy jednak zestaw. Słuchajcie, za mocno pada i cały czas grzmi. No, nic nie zobaczycie, ale... Mogę wam powiedzieć, że śpię w samochodzie, bo namiot mi przemógł. No właśnie. Namiot ma około 10 lat, więc na szwach puściło i przemógł. Ale spoko, to wyschnie. Powiem ci, że... Pokaż. Jak on wygląda w ogóle? Czekaj, ja może go wysypię. Nie, dobra, widać. Tak, ja przybliżę sobie. Ale nie czuć takiego intensywnego jakiegoś tego. Owocowe miksy. No ale niby ryba, ale no, zobacz. Nie czuć takiego, żeby jakoś... Nie, tutaj... nie bardzo, ale czuć rybę. No czuć, ale... No. Ale mokry jest strasznie, nie? Do profała będziesz go stosował, tak? Tak, będę do woreczka go dawał. Kupiłem sobie, tylko mam na zewnątrz. Mokry jest, wilgotny jest. Taki wilgotny, no. Miękki, że kulkę można z niego zrobić. A kupiłem sobie jeszcze to, co ty miałeś z Matchbitesa.
Albo Dirty Squida, Zingi, te jak to się nazywa, takie te dopalacze. No i mam zamiar to, dopalić to, dopalać po prostu ten. No, trzeba kombinować. Rodzaje, nie? Pewnie, że tak. A wziąłem sobie ten, bo jest taki neutralny. W sumie ryba, trochę słodyczy. Zobaczymy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj się coś uda. No, słuchajcie, prognoza pogody nam pokazuje, już pokazuję wam, tylko lampkę zgaszę. Okej, gaszę. Prognoza pokazuje nam, że koło 12 przestanie padać. Jest 21.20, zobaczcie. Cały czas leje. Jakieś tam prześwity, 50% możliwości deszczu, 1-2 mm. Ciśnienie mamy super, bo jest 109 hektopaskali, 110, 109, cały czas w normie, 110, 109, 110, no, no jest ok. No, no, będziemy mogli ten, no, zobaczymy, posiedzimy do temperatura 12. Też jest fajna, no. Nie jest zimno, jest właśnie chłodno, fajnie, jest, no, mówię, no ale widzicie, jest idealna, tak, to widzi, ale tak to jest. Dwie godziny, żeby jeszcze dwie godziny poczekał ten deszcz i byśmy mieli wywiezione, nie? No niestety, no jakby został, zobaczcie, tu zestawy u mnie już są gotowe, Daniel zaraz będzie przygotowywał. Mieszał, bo faktycznie, nawet jak posiedzimy do 12, bo no bo będziemy czekać, musimy czekać, jakby, żeby wywieźć te zestawy, przynajmniej przez noc, niech one się moczą. No to ja musiałem przygotować sobie jakąś tam mieszankę plus zestawy, Daniel musi przygotować, żeby tylko łódeczką, tutaj widzicie Botman, czeka na nas i raz, dwa wywózka, jak no, tylko będzie można. Moim nadzieję, że za jakieś pół godziny, godzinę trochę przestanie padać, to wtedy zaatakujemy coś. Słuchajcie, troszeczkę przestało, więc kręci Daniel teraz swoje w końcu ogarnął propozycje dla rybek. Oczywiście pelet od Degreita. Czemu ty lampki nie zapaliłeś? Nie, masz zapalone. Mam zapalone. Pelet od Degreita, standardowo. Czyli jedno na jeden kij, drugi na drugi kij. Tak, no ja robię od razu do niedzieli. Pelet neutralny. Tak, neutral mix. Tej, nie wiem, jak to było tam, miks granulatów chyba, nie? Tak, Marcin ma miks granulatów, ale to jest neutralny, taki, który chłonie inne faktycznie zapachy. Więc tak, łyżeczka tu. Fajnie on wygląda i jest naprawdę skuteczny. Co do tego, Daniel, dajesz? Już mam. Tu mamy mieszankę z ostatniego wyjazdu. Dalej pachnie. No, to ten, no, więc pachnie, tak. Czuć. A, tu będzie tak, na pewno biomarin. Kulki 14 pokruszymy sobie. Gdzieś ktoś widział crashera. Robimy biomalina. Do tego pelet biomalina dorzucimy. Oprócz peletu i kulek. Dobra, stacja. Ale pada. Ale trochę mniej chwilowo. No, jak no, będzie taki deszcz jak jest obecnie, to wywieziemy zestaw. Do tego trochę peletu. Żeby miały małą pożywkę. I ty dodałeś syropu czy liquidu? Ja liquidu dodałem. Ja też, niestety syropu nie mam. No. A liquid jest intensywniejszy, jest mega, mega mocny w zapachu. No i będziemy mieli tutaj pierwszą tą. Tylko dosłownie mi się wydaje, że starczy. To jest jedno do tego. Do tego pójdzie rotezik 14, tak, malutki. A po jeszcze to tam sobie mówiłem, że wziąłem, to wziąłem sobie też te miksy, pakiet, pakiet podstawowy, tak. Sweet Shop. Ale to tak jak mówiłem, będę używał do tego peletu, nie? Okay. Tylko i wyłącznie. Także to mamy. Dalej pada. Delikatnie to słychać. O, teraz zapachniało. Dobra. Pada strasznie. Pada. No, gdzieś tam to przechodzi, ale co tam? I kolejny, mamy tak? Ten kolejny, nie? Okej. Okay. I to owocowy jakiś miks masz, tak? Tak, to owocowy miks. Który ci tam został jeszcze kiedyś? Tak, z x czasu do tyłu. W sumie tak samo jak ty, bo ty też masz jedną owocową, tak? Dwie owocowe, tak, bo tam koko banana z cream seedem będzie. O, no tak, jeszcze. Koko banana z cream seedem. A ostatnia wędka będzie biomarin. Dobra, słuchajcie, skalibruję łódkę. No przestało padać. Tak pada, bo pada. Punkty odznaczę. Robaka pognąłem.
Myślę, że do rana to będzie sobie stało. No chyba, że coś weźmie, to wtedy inna sprawa. Aha, uważajcie na kukurydzę, bo kukurydza jest naturalna. Kurde, znowu jakiś owad. Prawdę mówiąc, wypływamy trochę w ciemno. Gdzieś bardziej po prostu na tamtą część, bo tu będzie moja idę i Milanka wędka. Przestało padać, o dziwo, wywozimy zestawy. Damian już jednego wywiózł, to już pewnie wiecie. Teraz drugi zestaw leci. Tutaj ta pała daje. To mamy dzisiaj to mamy taką nerwówkę, bo po prostu przestało padać, chcemy jak najszybciej to wywieźć. Tak na wilgotno widzę. Tu tak, tutaj mocno dopaliłem. No, tu nawet czuć. Tu jest kulka pokruszona plus pelet. Ilości znikome, zresztą widzieliście, naprawdę nie ma tego dużo. U każdego po troszeczku. Tak, i dopalone dość mocno. Dobra, wywozimy drugi zestaw. Uwierzcie mi, że jest fajnie. A tam jest mój namiot. W środku jest mała powódź. Więc dzisiaj śpię w samochodzie, jutro trochę podesnie. No chyba, że już nie będzie padać, no to się przeniosę tam, zobaczymy jak tam sytuacja wygląda. Dobra, łódka poszła. Ale o dziwo nie ma bagna takiego tutaj, jest piachu pełno i tak dalej, ale spokojnie jest, nie? Tak. 1-2 metra, nie jest centralnie przy brzegu, jest blisko brzegu, ale zostawię, bo było widać twarde. Teraz to zestaw nas spadł. Tak, teraz dlatego ten, ale tam faktycznie jest... Jest płytko, czekajcie, tam gdzieś jest łódka. Ale tam już są trzciny, zobacz, już jest, no, już jest trzcinowiska są. Na Włosie mamy Citrus Blenda. Lata tego. O, czekustwa. Najprawdopodobniej 18 to jest chyba, nie? Nie, 15. 15. To jest 15 popek. Na fluorokarbonie zrobiliśmy. Co tu mamy? No to wiadomo, PV-ka. No i ten owocowy miks, nie? No, i do łódki. Zadipowane. Tu mamy tylko ten, dałem 20 są kuleczki. Łupią te rybale. No. No i zobaczcie, tyle co łopatka, Terry, Plonkeya czy Mikado, bo takie same są. No, to jest wszystko to samo. Tak, więc tylko do tego jeszcze daję zingi chyba, tak? Teraz zobaczę, bo nie wiem, który tam wziąłem. Zinga chyba tak. Żółty. Zinga, ten żółty, ten cytrusowy. No, czyli tak. Jeszcze zinga cytrusowy. Do tego idzie? Nie, no dopalimy to dzisiaj, mam żeby... Mam wrażenie, że komary biją się przy moim uchu. Ja mam wrażenie, że zaraz dostanę... Kurczę, ale tego lata, powiem wam. No masakra. Kamera tego tak nie pokaże, na pewno nie. No lata tego bardzo dużo. I co? Udało cię bić? Nie, spuścił się. No aż do oczu łażą, nie? No. No i dobra, słuchajcie, kamerę odkładamy i raz, dwa wywozimy. Bo i tyle. Nas zjedzą. Bo nas zjedzą. Mamy branie, w ogóle centralka nie zagrała. Nie zagrała? Nie. Ja patrzę i ten. Mówię, ty, branie jest. Co jest? Ja może wyciszyłem ją. Dobra, mamy branie, ogarniamy temat i zaraz wam pokażujemy, co tam się będzie działo, nie? Ja nie wiem, czy ja dobrze nagrywam w ogóle. Ty mam chyba źle GoPro na ten. Weźmiesz mi i poprawisz GoPro? Mam chyba źle założone GoPro. Weź mi popraw. Serio, szygunka wypiała. Nie wiem, to po prostu dzisiaj jakaś parodia jest, nie? Szygunka się wypiała. Jaka kurwa gumka? No spadła z kuchytu. Dobra, to weź nagrywaj ten normalny. No mi idzie mocno w lewo, nie? Już mam. Tak? No. Jo, pitole, ale bym się wbił. Dobra, słuchajcie, kurwa, GoPro miałem źle ustawione, a ryba nam spierdziała. Nie widać nic? Nie, jak nam nie widać. O, teraz może. O, teraz tu jest. Na dole już jest. Weźmiesz odbierak? Tak. Ty, patrz. Jest. Amur. Ale ładny. Ale łatwo szedł. Musisz go podebrać, wiesz, na raz, nie? No ja wiem. O kurwa! Ja bym sobie tu wsiągnął. Tak, dajmy. Jest, kurwa! Nie, bo podbierak płoniesz, ty. A Daniel. Nie trzymałem go, nie podnosiłem. Ja... Ole. No to papa, nie ma ryby. No, no.
Naprawdę? Ja pierdolę. Ja pierdolę. Słuchajcie, patrzcie. Co się wydarzyło? No nie, już mieliśmy rybę. To słuchajcie, nie pokażemy wam ryby. Kiedy co ty pierdolisz? Nie zagrał ten sygnalizator? No nie, centralka? No zaraz ci pójdę i ten. Czekaj. Nawet musisz nowy przypon wiązać. Bo ja ją chyba wyciszyłem. Co mocno. Co teraz robimy z tym podbierakiem? No, na razie jest okej, okay, nie? Na razie okej okay jest. Mieliśmy go w siatce, siatkę przerwał. Nie, w dodatku jeszcze przypon strzelił. Przypon strzelił. No to jest w ogóle jakiś w ogóle. Fluorokarbon strzelił, nie? No, i to zostało tym. Siatka ma dziurę. I to nowy zestaw strzelił. Dobra, jedziemy i robić zestaw. Najkrótszą milanę, ale robimy zestaw i wwozimy, no. I co powiesz? No trochę szkoda, nie? A łódki nie wziąłem. No nie. Trochę szkoda, bo byśmy pokazali wam już na macie jakąś rybę, ale... No w sumie jakaś akcja się działa, także... No tak, no mamy... Przerwał, przerwał, przypon zerwał. Pierwszy raz mam taką akcję, zawsze gdzieś tam to, ale ładny amor był. No. U Damiana na drugiej wędce było branie. Coś się tam pobawiło kulką pewnie chwilę, ale najprawdopodobniej kolejny amor. Idziemy, bo były piki. Na tej samej wędce, nie? Na tej samej, no. Czekaj. No może znowu gdzieś tam coś się kręcić. No może być. Teraz mamy co? Mamy jeszcze jeden podbierak mamy. No mamy, no. Jak będzie, no, jak zobaczymy, że to amor, to podbieramy twoim. To podbieramy moim, mój ma jeszcze. Ale tak z ciekawości zaraz zobaczymy, który ma dłuższą siatkę, wiesz? A to siatkę chyba co, szyjemy może jutro, nie? No, masz tytki jakieś? No chyba mam w samochodzie no, coś. No to zaraz coś wymyślimy. Okay. Dobra, zobaczymy, postajemy chwilę, zobaczymy, co się będzie działo no, i ten. No dokładnie, no. Jakiś pik był, no. Może czekamy. Może się kręci. Wcześniej tutaj też mieliśmy pika i... Witajcie, kolejny dzień. Słuchajcie, wstaliśmy. Jak widzicie, już jesteśmy ogarnięci. Tak, pogoda nam się bardzo, bardzo poprawiła. W nocy padało mocno. No i generalnie coś tam się zadziało. Widzieliście tego amura, którego zerwaliśmy. Jakieś tam popikiwania jeszcze u mnie były pojedyncze na czerwonej. Na czerwonej, dokładnie. Więc nic poza tym. Natomiast pospaliśmy. Pospaliśmy, no w sumie mamy dziewiątą, także zaczynamy się zbierać. Jakaś kawka, szybkie śniadanko i dokładnie. Bierzemy się za wędki. Tak, zjemy, słuchajcie, i dopiero będziemy przewozić zestawy, bo wywieźliśmy zestawy koło godziny 11. Między 11 a 12 na północą, także... Późno, generalnie późno, więc jakby nie chcemy w ogóle na razie ich ruszać, tym bardziej, że tak do 10 zazwyczaj nawet ryba lubi gdzieś tam sobie podejść tak, pod zestawy, no, które gdzieś tam leżą nawet, dokładnie. Nie? Już miałeś jednego znowu tego. Tak, przed chwilą mieliśmy pika, więc na innym kiju. Tak więc teraz śniadanie trzeba zrobić, bo Milan już jest głodny. Wstaliśmy, on sobie ogląda bajeczkę chwilowo, a my zabieramy się ogólnie za czyszczenie, za sprzątanie, tak, przygotowanie wszystkiego. To by widzieliśmy na szybko. Krzak, jeden, drugi i te wszystkie kije, kolejny poszedł gdzieś środek i tu środek i no póki co te środkowe zrobiły branie, natomiast tu po te trzcinki myślę, że jak dobrze wywiedziemy, a nie na chybiu trafił, tak jak wczoraj to zrobiliśmy na ślepo. Wczoraj to po prostu była masakra, bo to było szybko. Milan już mnie wodzi. Dobra, znaczy zbieramy się i ten. I będziemy dalej obgadywać to wszystko. Tak. Śniadanko, zobaczcie, szykujemy. Pomidorek kolejny, zaraz cebuleczka, ogóreczek i wcinamy. Dzień dobry. No i co? Dobra? Superancko, dobra. My się zabieramy, ja jeszcze cebulkę tutaj sobie dowaliłem. Zarąbista. Zarąbista? Boże, jakie to słownictwo. Chyba za ciężkie trochę jeszcze na takiego chłopca. Dobra, okej, słuchajcie, jemy. Rzućcie nam smacznego. Daniel już tutaj też sobie zaraz będzie wcinał. Tak, kawka się robi. Kawka się robi, zaraz jeszcze wodę sobie nalejemy jakieś, mamy wodę i będziemy jeść. Oj, nad talerzykiem. I teraz co, po śniadanku jesteśmy i będziemy jeść. Nie spala, będziemy jeść sobie deserek. Tu Daniel kabusia nam zrobił i będziemy wcinać teraz. Jak zjemy, to przerzucamy zestawy, bierzemy się za kolejne przewózki. U mnie zestawy dwa wywiezione, teraz Daniel zabiera się za swój, czyli tą bombkę, którą robił tak samo jak wczoraj. No i widzicie tutaj, co ty trysnąłeś? Sweet Shopa tutaj? Tak. Tego białego dałeś. Białego. Dla odmiany. No, okej. Okay. Ale zmieniłem przypon. Na większy haczyk dałeś, tak? I troszeczkę inaczej go zmodyfikowałeś. Krank dwójka. Do tego Dickersa dałem.
No i Baptesta 18, nie? No i okej. Okay. No i też pasta wolframowa, lecionka z kordy, także... No i zobaczymy. No, krank dwójka, duży hak, fajnie się pozycjonował. Tutaj, tak jak mówiłeś, mamy... tego sweet... Jezu, jak to pachnie. Kola. No, kola taka ale to jest. Koli napił, ale mam tylko zero. No i co? I też łyżka małpki, pelet i kuleczki. Przyjechało jedzonko, Milan ma burgerka. Proszę, masz talerzyk. Nad talerzem. I tu, trzymaj to. Daj to. No, to daj, ja wyrzucę to, bo nas zostanie. A my co wzięliśmy? A my wzięliśmy jakieś knysze. Pani nam dowiozła. To masz z boku tacie. Tak to wygląda w środku. No co, pojedzonek? No powiem wam, że zjedliśmy, ale... Szału nie ma. Szału nie ma, nawet powiedział, że dawno tak niedobrego chyba nie jadłem, więc odradzam wam. Czy co, spróbowałeś tego burgera? Niedobry, to wiecie, na dworcu taki można zjeść kebaby, kurczę, ja nie wiem, że to dziwię się, że takie knajpy w ogóle u nas jeszcze egzystują i jakby, no nie wiem, że dają radę, bo naprawdę, no więcej... Znaczy to było miszmasz taki, miszmasz. No zalane sosem, powiem wam, że wzięliśmy ostry sos i dawno tego ostrego sosu nie jadłem, bo... Aż mnie w przerwy kupali. Nie, ale to nie było smaczne w ogóle, no. Jakieś takie dziwne sosy. Milan dostał tego burgera. Milan, jak ci smakowało? Mogło być? Tak. O, czyli mogło być, no, czyli taka... On mówi, że dobre, ale ja dojadłem jego burgera, powiem wam, że też... Szało nie było, nie. A ceny nie za super specjalne, natomiast... No powiem wam, no kuźwa, no kukurydzy napieprzyli tyle, że no słuchajcie, dawno nie jadłem w kebabie kukurydzy w ogóle. Kebab dla mnie zawsze było mięso, cebula jakaś, biała albo czerwona cebula, tak, kapusta i ogórek, sos, nie? I ogórek to ktoś tam czasami wrzucał i sos. No. A tu to w ogóle było, o Jezus. Nie, no sos był mega ostry. Fakt jest taki, że się najedliśmy. Zapchaliśmy się. Zapchaliśmy się. Byliśmy głodni, więc zjedliśmy to, natomiast no drugi raz bym tego nie zamówił, od razu wam. Co, idziemy na spacer? Idziemy na spacernię. Tak. Zobaczyć, co się dzieje. Może gdzieś jakoś rybie padły. Ktoś się złapał. I to jest stanowisko numer 2. Mieliśmy opcję, żeby tutaj łowić lub na trójce. Jakoś wybraliśmy trójkę. Nie wiem w sumie, czy słusznie. Ale... Ta dwójka, no środek wody, no też jest okej stanowisko jakby. Jedzie tam tędy, ale chyba nie tutaj jedzie. No chyba tam do tamtego, do czwórki dojeżdżą. Aha, bo tam czwórka jest fajna, jedyneczka też jest fajna. Ale tutaj ludzie sobie siedzą. Mam taką palanatę. No, pamiętam. Ej, a tu się pobawimy w bezbarek. Nie, idziemy zobaczyć na tamten drugi zbiornik, dawaj, prowadź. No tam kiedyś byliśmy, pływaliśmy pontonem, pamiętasz? A no, tu jakiś mniejszy zbiorniczek, ale to takie po prostu rozlewisko chyba, mi się wydaje. Czy coś tu jest, czy nie ma? No na pewno coś jest, bo to przepływanka wszystko jest. Idziemy w koło się przejść i od razu pokażemy wam, jak wygląda teraz ten zbiornik. Gdzie kiedyś z Milanem byliśmy i on był mega zarośnięty, słuchaj. Może teraz też tak będzie. Pojedziemy następnym razem, pewnie też na ten drugi, nie? No pewnie tak. Ja tak kocham ci. No, ja ciebie Milan też. I my tutaj kiedyś z Milanem siedzieliśmy, te drzewa nas uratowały, bo cień mieliśmy dzięki nim. Jest fajnie, bo świąteczka, tutaj jest dużo miejsca. Tak, jest dużo miejsca, no. Pamiętasz, byliśmy tutaj? Tutaj byliście? Tak, no auto sobie tutaj zaparkowaliśmy właśnie. I tu jest głęboko, po lewej stronie, z tego co ja pamiętam, ale jest mniej glonów niż wtedy. Uważaj, dużo mniej. Za blisko jest w tego. Tu było głęboko, ale tu było wszędzie zarośnięte, teraz jest dużo lepiej. Tata. Słucham. Zobacz,
Nie podchodź za blisko. To jest taki listek, na której siedzą żabki. No. Powiem ci, że tutaj... I tam wywoziliśmy też zestawy. Dawno temu. Ale tutaj ten, tu jest fajne miejsce, jest, a ten kijek tu by się sprawdzał, bo jest takie... Tak, uważaj, Milan, tak, bo tutaj tak, bo jest spadek. Spadnie, Milan, nie? Chodź tutaj. Tutaj jest zarośnięte, jest ten domek, no i tutaj podobno gdzieś ludzie łapią po tej stronie. Często są place takie i gdzieś tutaj te amury wychodzą, no. Ale bardzo fajnie tutaj to wygląda. Zarąbiste miejsce. Tak, zarąbiste. No fajnie, fajnie. Drobnica jakaś pływa, widać, nie? Ale są też piękne ryby na pewno. No i tu jest przejście, idziemy dalej, idziemy na czwóreczkę. Tata się też przeszedł razem. Tak? Tak. Mhm. Kiedyś tu byliśmy na tym stanowisku. Nie. Czwóreczka jest wzdłuż brzegu. Idzie droga. Tam dalej Milan będzie. I tutaj ja sobie spałem. Smacznie. Fotel rozłożyłem, spałem i słyszę. I ten Andrzej przyszedł ze stanowiska, mówi, że to chyba ten. Ja się zorientowałem, nie, w końcu i wybiegłem. No, weszliśmy. Cały zbiornik, byliśmy na czwórce chłopaków. Co? Nie przeszliśmy? No przeszliśmy, a tutaj już nasze stanowisko. Odpoczywać trochę. No, tak, bo się ciepło zrobiło, mega ciepło. I tu ma być 28 czy tam 30 stopni, nie? No. Myślę, że tak, że będzie ciepło jutro. Ale mamy cień, bo za drzewami dopiero gdzieś tam koło 12 chyba wychodzi słońce u nas, tak? Tak. Co ty mnie nagrywasz? Nagrywam. Jem owsiankę. Owsianka. Muszę zagryźć dzisiejszy kebab. No, to był niedobry. Miekawka. No i słuchajcie, póki co... O, nic się nie dzieje takiego nadzwyczajnego. Tak, zrobiliśmy sobie drzemkę taką popołudniową. No takie godzinkę. Tak, godzinkę, no. Dobra, sobie jedz. O, no i mamy cztery. Meczka. Ja bym dwa, żeby mocniejsza bardziej pić. Co tam, gościu? Pan listek. No i teraz przyszedł czas na ten zestaw, który tak mi wcześniej prosił, czyli Zinga. Zaleję to Zinga Juice. Zobaczcie, tu jest kukurydza z kulkami ananasowymi od The Great'a. To wszystko było zalane Three Sweetem. To będzie w wódce, natomiast tutaj damy Zingę, Citrus Blend, który mi jeszcze został, do PVA i dopalimy to również tą Zinką Liquidem na Roni Rigu. I to będzie zestaw, który ląduje taki kombinator i myślę, że wiozę go gdzieś też tamte rejony, tak 70-80 metrów od brzegu. Tu mam dziurkę, zrobię. Nowutką dziureczkę. O! Okej. Okay. O, jednak jeszcze ostry. Damy do tego Zingi. Podoba mi się, że sztywne, że one są sztywne, że odkręcasz tylko tą górę. Tak, bo w niektórych się chowa, bo jest tak skręcane. Tak, masz skręcaną, nie? I on jest taki fajny galaretkowany. Galareta, no. Więc myślę, że nawet dłużej będzie się otrzymywał. To z taką tą, zanim to się rozpuści. No i git. No, bo też za dużo nie będziemy dawać jeszcze na PV-kę tam. Dobra. Ostatni zestaw przed nocką u mnie, a później jeszcze dwa Daniela. Już mamy wszystko. I tyle. Słuchajcie, no kombinujemy. Kombinujemy już, szczerze powiedziawszy. Znaczy inaczej. Szukamy tej dwoma też. Kombinujemy. Dwoma, no. A resztę mniej więcej wywodzimy tak, jak po prostu byśmy to wcześniej zrobili, bo jakby nie ma tutaj innej alternatywy na to. I co? Liczymy na to, że gdzieś tam jednak ta ryba zacznie żerować. Dwa jakieś fajne miejsca nowe znaleźliśmy wstępnie, zobaczymy. No, na środku, więc jakieś tam dziurki były, może akurat. Zobaczymy, co się będzie działo. Jeszcze się pewnie zobaczymy, bo później wam pokażemy lampkę, jak się ściemni bardziej. Dokładnie. Także zobaczycie sobie, nie? I płyniemy, bo mało baterii już mamy. No i my już sobie siedzimy w środku, zestawy powywożone. No i zobaczcie, dzisiaj jest naprawdę spokój, cisza. Pójdziemy tą lampkę wam pokazać, o. No, to zajmiemy, nie? No, weźmy kareczkę. Milan śpi z tyłu. Już był taki zmęczony dzisiaj. Słuchajcie, zmęczony był, bo w ciągu dnia nie spał. Już taki trochę marudny był nawet, bym powiedział. No bo chciał wszystko, a no. nie wiedział czego chciał. Nie? Dokładnie. Będziemy tak. Zobaczyć. No. Tylko wiesz co, ja tą centralkę wyciszę, bo przecież ja mam teraz na maksem ustawiony. Pilocik
i lampeczka. I teraz wyłączymy Nightshota i zobaczycie, chodźmy może tutaj działa. Z tej strony. No, żeby nie ten. Zobaczycie. Czekaj, wyłączam. No. Jest? Tak, możesz ten, jest ciemno. Dobra. No i zobaczcie, 25%. Jak to widzisz na kamerze? No tak w sumie normalnie, nie? Co tu masz? Teraz jest 50. No. 75. I 100%. Także fajnie, fajne zdjęcia będą. No. Już teraz. Do zdjęć mega, nie? No tak. I wyłączamy, nie? No. Także. Zapalił. No. Tu ma taką poświatę tylko, no, nie? Taka poświata i to tak naprawdę widzieć... może świecić cały czas. No tak, żebyś widział cały czas w nocy wędki, no. Nie? Jak wybiegasz, to przynajmniej w nic nie wbiegniesz. No i ciebie dobrze widać, nie? No, prawdę mówiąc, ja nie wiem, czy to strasza ryby, raczej wątpię. No. Takie światełko. I prawdę mówiąc, no można do góry jeszcze skierować, nie? Ale tutaj w naszym przypadku nie trzeba. No nie. No to no co? I sobie świeci, nie? I sobie świeci. Czy wyłączyć? Dzień dobry nasi drodzy widzowie. Milanek myje ząbki, natomiast ja wstawiam już wodę i mamy takie paróweczki. Słuchajcie, parówki wiedeńskie z 6 sztuk. Jakby ktoś się pytał, mogą one sobie stać normalnie, legalnie gdzieś tam na półeczce. Otwieramy i mamy ciepły posiłek, no, z paróweczek wiedeńskich. Wracając do tematu ryb. No niestety, słuchajcie, wędki jak stały, tak stoją. No i nic się kompletnie nie dzieje gdzieś. No jakby ciężko tutaj nam dojść do tej ryby, gdzieś ją tutaj wytarmosić w siatę, bo naprawdę jest, mamy dylemat, co robimy źle. Po prostu ryba tam chyba nie chodzi, nie pracuje, nie żeruje. Nie współpracuje. Dzisiaj. Nie współpracuje. Coś chcesz powiedzieć? Tak. No. Złowiliśmy wczoraj rybę taką na tarczy wędce, taką średnią rybkę. Aha, wczoraj mieliśmy płotkę. 2 metry mieliśmy. 20 centymetrów. Trzymałem w ręce. No, 20 centymetrów, nie pamiętam. Tyle metrów? Centymetrów. Centymetrów. No, mieliśmy płotkę na zestaw. Tyle. Zawiesiła się. Tak. No, gdzieś tyle. Nie, ociupinkę jest to gdzieś. Więcej, no tak. No. Ociupinkę większa była, złowiliśmy, udało się złowić ją. Natomiast to był przyłów. O, ale powiem wam, że... I powiem wam, gdzie to babcia mi, Grażynka mi kupiła. Kupiła mi w jakimś takim sklepie Lego, bo jak kupowała mi Lego, coś takiego dostałem od babci Grażynki. Okej, okay, świetnie. No, teraz Daniel coś chciał powiedzieć. Mówiliśmy, że mamy różne przynęty, nie? Kombinowaliśmy, inaczej nęciliśmy. Mamy od dużej przynęty, po 20 chyba milimetrów. Po 14 waftelsa podbitego i wianek kukurydzy sztucznej pływającej na krótkim włosie. I daliśmy w to samo miejsce, gdzie było wcześniej, Daniel obstawiał, a ja na przykład dałem nowe miejsce i no nic. No nie wiem, dobra, nie będziemy narzekać, siedzimy do 12, jeszcze robimy śniadanko sobie teraz właśnie i tak. Czekamy. Może akurat jeszcze coś na zakończenie dnia. No, ja już wyrzuciłem podłogę, bo cała mokra, już się suszy, łóżko się wietrzy. No. Noc była w miarę niby chłodna, ale powiem wam, że było ciepło w namiocie, nie? Co kupiliśmy? Bardzo pyszny kik taki ten. O, smaku sprajta, tak? Tak, kik taki sprajta, bo widziałem w reklamie, że otwórz nowe opakowanie tik-tak. Otwórz nowe opakowanie tik-tak, ale też otworzyliśmy to i zobaczcie. I bardzo sprajtowo smakuje. Okej. Okay. Tylko wędki stoją, tak praktycznie jesteśmy już popakowani. No, ja powoli ściągam. No, Daniel ściąga, ja już też ściągam. No i myślę tak jeszcze 10 minut maksymalnie to zostajemy, się pakujemy powolutku. Finalnie już się pakujemy z tym sprzętem i zaraz myślę, że się z wami pożegnamy oficjalnie, ale walczymy do ostatniej chwili, czyli po kolei wędka jedna za drugą. No pewnie, że tak. Tam jest głęboko. Tam już jest głęboko, a to widać jeszcze dno, ale tam jest głęboko. No tak, tam już od razu jest spadek i jest głęboko. No. Kukurydzę wyjadło, nie? No i co, kochani, nadszedł czas na zakończenie tego odcinka, jak widzicie, w takim średnim stylu, bo jakaś ryba się pojawiła, natomiast do końca na macie jej nie było. Tak, się nie udało. No, jakieś wnioski wyciągnęliśmy. Jakieś, tak, jakieś malutkie płotki zapaliśmy. Tak, płotki za duże haczki w ogóle na dwójce, tak? Ja miałem na dwójce płotki. No, u nas też się zaczepiła.
U nas większa woda nie ma miejsca. Tak. Wnioski jakieś wyciągnięte na przyszłość ponownie na tej wodzie. Być może będziemy. Nie, będziemy chyba w tym roku jeszcze na tej wodzie. Tak, ja chyba mam stanowisko numer 1 zarezerwowane. Tak więc raczej się jeszcze zobaczymy. A tymczasem co? Trzymajcie się. Dzięki za film. Również fajnie, że w końcu znowu jesteśmy nad wodą. Że się udało w końcu pozbierać i się wyskoczyć. Głowy odpoczęte. Odpoczęliśmy, także wodę zobaczyliśmy. Bolała głowa. Nie wszystko, dzisiaj boli mnie tylko. No to dobrze. Kochani, trzymajcie się. Do zobaczenia następnym razem.